Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Harry Potter i więzień Azkabanu. Nie mogę już ruszać lewą ręką, ponieważ pod moją lewą ręką jest kabel, który jest podłączony do tableta, a ten kabel nie łączy, więc jeżeli dotknę ten kabel, to tablet się rozłączy i się podłączy, więc minimalizuje mi grę. Więc jest super, po prostu jest miodnie, jest idealnie. Nie mam pojęcia, w jaki sposób to wyeliminować. Nie jestem chyba w stanie, więc po prostu będę musiał przez około 20 parę minut trzymać rękę w jednym miejscu i jej za bardzo nie ruszać, żeby kabel się nie ruszył. No, warunki polowe, ale tak to wygląda. Dobra, co to? O kurna, macie, jak to wygląda, patrz! Klawisz strzałek, żeby kierować ruchami królika. Ja cię sunę. Prawy przycisk myszy zmusi królika do skoku. Naciśnij strzałkę Kuli. W górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, Kuli. Żeby królik skoczył dalej. Kulik. W wolnym momencie możesz nacisnąć Enter, żeby przerwać zaklęcie. Spoko. Lub po prostu poczekaj, aż królik wykona zadanie i zaklęcie samo się skończy. O jakie to fajne. Mogę kulika kontrolować. Kulika, ale opcja. On może jeść? Może jeść, by the way. Wiecie o tym? Może zjeść te kwiatki? Nie może. Co on może jeść, by the way? Tylko te w przejściach? Ciekawe. Co to? Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. No, zwróciłem. Ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął kopać. Rozumiem. Lewy przycisk myszy służy do przegryzania i kopania. Ja pierdzielę, jaki fajny ten królik jest. Uja. Wspaniale, panno Granger. Jezu, jakie to świetne! Ale to fajne jest! Dobra, jest tarcza. O, karta. Ja pierdzielę. Nieźle, nieźle. Karty będę dopiero później. A, mówiliście, żebym te do portretów ogarniał, nie? Te hasła. Bo mówicie, że o, te demonów. Dobra opcja jest generalnie. O! Patrz, kulik. Dobra, kulik. Pomyśl teraz, co tu zrobić. Tym można łapać kociołki. Fajnie, że można. Jedz. Dobra. Lecimy dalej. Co my tu mamy za opcje? Można fasolę pozbierać. Okej. Tam można te. Dobra, ale zanim to zacznę kopać, to tutaj jeszcze coś jest ciekawego. Jest fasola oczywiście. I tu można tędy wyjść. Tylko po jaką kurde cholerę? Zaraz się pewnie dowiemy. Tu można wejść. A, fasola była. Aha, a to czaje, rozumiem. A można to jeszcze raz wykopać, czy to tylko raz? Nie, to tylko raz, dobra. Czaje, o co chodzi? Czaje w kwiatkach? Nie. Tylko w wyznaczonych miejscach możesz kopać, dobra, spoko. Zryj to. Strasznie fajny ten królik. Kurde, jak mi się to podoba. Opsa, czekaj. Zbierz to tarczę, sukin kocie. Znaczy, sukin króliku. Czy cokolwiek. Ja pierdzielę, czy będziesz w stanie to zebrać? O Jezu! A, dobra, dopiero Hermione będzie w stanie to zebrać. Spoko. Czekaj. Aha, no nie na tym stanąć, dobra. Wszystko działa i dopiero teraz mogę zebrać tarczę. O mój Boże. No nie, no będę po prostu cisnął bekę z tych tekstów bohaterów chyba aż do końca gry, bo to jest... To w jaki oni sposób to zrealizowali, to jest naprawdę... What the fuck is going on? O, znowu będę musiał tego królika użyć. No dobra, czemu nie? Zobaczmy, co ja tu mogę? Mogę kwiatki zeźreć? Nie mogę. To mogę tylko tędy przejść. Większość będę musiał tym czworonożnym przyjacielem przejść. W sumie jak najbardziej mi to odpowiada. Fajnie ten królik się porusza. Fajna animacja jest. Także no jest okej, jest okej. Mamy tutaj pierdoły jakieś. Co my tutaj mamy jeszcze? Można to jakoś? Nie, bo to jakieś tak dziwnie wygląda, jakbym mógł to zjeść. Nie wiem. Jest studnia. Ona wygląda jak ta studnia z kochlikami. Nie wiem, czy to jest jakiś związek ma, czy nie. Tam na górę można wejść. Co ja po prostu uczynię, bo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. To, co tam jest. Co my tu mamy? O, jest fasola. O, jest wejście na górę. I tyle w zasadzie. Większość. Poczekaj. Ja tu coś zakombinuję. Coś mi się wydaje, że... A nie, nie można. Kurde, ja myślałem, że się da. Bo tam jest jakieś jeszcze wejście, nie? Tylko jak tu wejść? Tam jest coś ten, a tam można przejść. Dobra. Wrócimy najpierw tędy.
Może to jak odkopię, to coś się stanie, nie wiem. Aha, studnia się otworzyła. Dobra. Kurde, ale seriously, jak to kurde tam wejść? Tam jest niby jakieś wejście, ale... No dobra, wskakujemy do środka, a raczej na dół. Co ja tu zrobiłem najlepszego? Jedną fasolę ominąłem. Będę się smażył w piekle. No trudno. Podczas zeskoku miałem to zebrać. Ale dałem dupy i nie dało rady tego już później zebrać. Szkoda! Kurna, kulik jest za mały, żeby skakać na takiej odległości. To nie jest, kurde, olimpijczyk, żeby skakać aż tak, żeby to było. No i otworzyło się. Dobra. Mamy tarczę oczywiście. Nic tu nie było jeszcze takiego ciekawego? Nic nie było. Dobra. Większość tym królikiem naprawdę tutaj przejdę. Teraz zaklęciem Draconiforce. Rzuć ten czar na figurkę smoka, panno Granger, by zmienić ją w żywe stworzenie. O Jezu, latanie smokiem jeszcze dodatek. Ja pierdziule. Ale opcja. Draconiforce! O, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej kuli. Jak się tym lata? I wyląduj na platformie. Jezu. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnię. Droga, panno Granger. Klawisz spacji zgłuszy smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. Gdy smok weźmie ognistą kulę, naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana kula ognia pozwala smokowi na jedno żonięcie ogniem. Ja, ale fajne latanie jest. Jest lepsze niż latanie tym hardodziołem, naprawdę. Najpierw sobie fasolę pozbieramy. Oczywiście fasola jest istotna. Trzeba zbierać fasolę. Znaczy nie trzeba, ale warto. No, jeszcze trochę mnie rzuca na zakrętach. Zimówki trzeba będzie założyć. No nie, no nie. Kurde, no weź, zbierz to. U fasoli. Skrzydłami nie mogę zbierać. Dobra, mogę ognisto kulę wziąć. Teraz mogę ziać ogniem. Czekaj, a mogę to podnieść tą tarczę, czy nie bardzo? Możliwe, że nie bardzo. Czekaj, a tam na dół jakbym wszedł? To jest woda, która pewnie... Ja zgaduję, co ona robi. Ona pewnie gasi mojego smoka. Tak mi się wydaje. Dobra, przeleć tam. Jebot! Tylko czy ja chcę na pewno na razie przechodzić do tarczy? No tak średnio. Najpierw muszę to rozpieprzyć, bo tu jest oczywiście dynia. Będzie jeszcze jedna? Nie, nie będzie. Szkoda. Tam jest następna dynia. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Chyba wątpię. Nie. A nie, jest. 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 Kurna, nie spodziewałbym się. Co mi to da? Aha. Wszystko jasne. Ale czad. Dwóch naraz, ty. Życia mnie zjechali, czy? Znaczy, to, no to było ciekawe. Życia mi w ogóle nie zjechali, chociaż wszedłem w nich. Okej. Znaczy, no jest... Ja tam nie mam nic przeciwko, nie? Generalnie spoko. Kociołki dostałem, 9 kociołków mam. Jeszcze jeden kociołek będę mógł coś kupić w tych takich, tych... w tym sklepie. Kurde, tu to chyba z pornosa dźwięki wzięli, naprawdę. Co tu się odpieprzo, to ja nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. Co my tu mamy ciekawego? O, znowu trzeba będzie smoka użyć. Spoko! O, tam jest jeszcze tin. O, i tu jest tin w ogóle. O, Jezu. Będzie do zbierania trochę tym smokiem. Rozumiem, rozumiem. Dobra. Lecimy, panie smok. Kaj, ty to możesz, na górze. Dobra. No ale generalnie ogarnąłem. Potrafię jako tako już latać. Więc jest sukces. Jest to. I bam. Dobra. Ty, na dole jeszcze coś ciekawego jest. Ja mogę tam jakoś zejść? Czy nie?
sumie chciałbym tam na dół zejść. O, wiecie co ja zrobię? Zrobię w ten sposób. Zrobię tak. Wtedy nie pieprzam. Nie wiem, czy mój plan się powiedzie, ale może się powieść. Żeby tam się nie zdupić, to mogę zrobić coś takiego. Tak. I chodź, mój młody smoku. Zleć mi tam na dół. O, bacz, kurna mać, co tu ukryli pod spodem? Jest 10 kociołek. Ja pierdziule. Dobra. I zbierz. No, idziecie, wystarczy tylko głową ruszyć czasami. I to by było chyba na tyle, nie? Ty czekaj. Teraz puszczę go. Czekaj. Ale spieprzyłem. A nie. Nie spieprzyłem. A, no to git. No spoko. Myślałem, że spieprzyłem. Mówię, o, teraz to koniec. Nie, ale nie. To dobrze. Mamy kartę. Dobra, co nam się tutaj otworzy? No to się otworzyło, dobra. Można tu jeszcze coś tam zdziałać? Nie można. Okej. Okay. Spongifus. Jebut. Tam nic, jakaś taka ściana płaska. Myślałem, że coś tam będzie, a nie będzie. No i mamy następnego królika. Znowu. Okej. Okay. Naprawdę, te dźwięki są tak dwuznaczne, że szkoda gadać. Mamy dynię oczywiście. Te dynie wyskakują z dyń chyba tylko, tak mi się wydaje. No dobra. Lepifors. I teraz tak. Królikiem trzeba zrobić tutaj dziurę. O, jest dziura. Dobrze. Trzeba pozbierać fasole. Królik, który żyje fasole. Tego jeszcze nie było. Można stąd teraz wyjść, ale ja nie chcę stąd wychodzić, ty. Myślałem, że się zablokowałem i mogę umierać, ale nie. Dzięki Bogu, nie? Tu jeszcze można wejść. Nie, nie można. Szlak. Myślałem, że tu też będzie jakaś dynia czy coś. Hmm. What do we have here? O, fasola. Może być. Nie jest to szczyt moich marzeń, ale może być. Zawsze coś. Tu jest kolejna fasola. Ty, ale w takim razie jak tu jest fasola, tu można jeszcze jakąś coś tam wejść. Zobaczmy, co tu się dzieje. Jak tutaj rozpieprzę, to co my tu mamy? O, secret. Tylko nakaj mnie ten secret. Ty, no ale... Aha, ty możesz to zryć! Było mówić! Ja nie wiedziałem. Chcę patrzeć, secret, o co mu chodzi z tym secretem, nie? A, to tak. Patrzcie, jak się obłowię dzięki temu. Ja pierdziule. Nie wierzę. No dobrze, dobrze, no takie sekrety to ja rozumiem. Zawsze te kociołki to jest problem. Znaczy, póki co to jest problem, nie? Zdobycie tej cholernej waluty. To jest ten zasadniczy hamulec w moim rozwoju. Dobra, daj mi fasolę. Czyli tak, ten secret tutaj ogarnięty jest, spoko. Trzeba po prostu tym królikiem latać i sprawdzać, czy w jakichś miejscach nie można czegoś wygryźć. Bo to jest w sumie... No, ten królik ma duże możliwości. Będę nim teraz klikał w niektórych miejscach, bo to może się okazać opłacalne. Czekaj, gdzie ja miałem się teraz wrócić? Tędy gdzieś? A, tędy. No ta, taką trawę potrafisz żyć, faktycznie. Okej. Okay. Ale ja się tam kurna nie rozejrzałem, to nie wiem, czy konkretnie chcę... No dobra, powiedzmy, że się rozejrzałem. Powiedzmy. Badum. Dobra, panie smoku, misja jest do wykonania. Ktoś musi polecieć, a wszyscy nie trzeźwi. Tylko ty się ostałeś na straży. Porządku i przyzwoitości. Ktoś musi być kierowcą, ty zostałeś. No niestety. Dobra. Co my właściwie mamy tu zrobić? Mam tu tarczę Gryffindoru, albo czego innego. No Hogwartu raczej, nie Gryffindoru. Tu można, tutaj trzeba się dostać, rozumiem. I tym pewnie trzeba smokim przelecieć tu. Co my tu mamy dookoła? Aha, o ty gurde. Patrz, jakie tu opcje są.
Dobra, lecimy. Nie no, fajne są te sekwencje z tym smokiem. Naprawdę. Są bardzo fajne. Myślałem, że to jakieś gówno na mnie poluje i będę musiał kulą ognia go rozdupić. Tam jest ta kula, którą będę mógł użyć. Czekaj, tu jest jeszcze coś do otwarcia. Ale tu raczej Hermione będzie musiała wejść. Nie wyobrażam sobie, żeby ten smok jakoś to... Tak, tu są drzwi. Czyli tu generalnie będzie mogła wejść. Tutaj ten królik ogarniał wejście, dobra. Także my jeszcze ogarniemy fasolę. Trzeba wszystkie te tutaj pozbierać, rozumiem, tak? Dobra. Czaje, czacze. Okej. Mamy już ogień. Jeszcze pozostaje tylko fasola do zebrania. Znaczy mógłbym w sumie latać i... Dobra. Bom. Jedno. Aha, to po to jest. I to fajne w sumie. Fajne zastosowanie. Mamy kolejny ten. Okej. Bam. I teraz, czy ja tu jeszcze coś zostawiłem ciekawego, czy nie? Wydaje mi się, że nie. Znaczy, jak odzyskam władzę nad Hermioną, to będę musiał tutaj ogarnąć, bo tu jest i kociołek, i jakieś inne badziewie, także do zebrania. I trzeci. Dobra. Jak ja mam tu wejść teraz? Bo jakoś trzeba. Okej. Okay. Masz depulso jeszcze, bo coś tam może siedzieć w tym żołnierzu. Jest, siedzi. Pomóż. Nie wiem, gdzie ja mogę do tędy przejść. Ale tutaj na pewno trzeba iść, bo tu jest fabuła. Dobra. Bo tam jest na górze tarcza, to pójdziemy może dołem. Chociaż nie, dobra. Najpierw tarczę zbiorę, bo nie ufam tej grze. I nie wiem, co się może stać. Może tarczę mi ktoś odbierze. Może nie będę mógł później jej zebrać. Cholera wie w sumie, co się może stać. Więc tarczę zbiorę zawczasu. Nie wiem, kurna, ile było tu tarcz na tym poziomie. Aha, 10 wszystkich. Dobra. To tutaj zjedziemy na dół. I gdzie ja trafiłem teraz? A, tutaj, dobra. O Jezu. Jeszcze w krzakach. Matko Boska. Mam dwóch teraz! Double kill, fuckersy! Fuckersy? Co ja kuźwa powiedziałem? O, weszło w dwóch naraz! No! Demon miś double killa. To też podwójnie kogoś zabić, to trzeba umieć, no. Trzeba mieć jakiś tam skill. Mniejszy, większy, ale coś tam trzeba potrafić. Dobra, tu możemy pójść. Tędy chyba zszedłem, tak? Wszystko tutaj przejdę już? Niemożliwe. No dobra, chyba możliwe. Teraz trzeba się wrócić. Ło, jaka platforma, Jezu. Jaka opcja. No dobra, obczailiśmy tutaj. Mamy 6 tarcz, jeszcze 4 zostały. Niech się tylko nie okaże, że jakieś 4 przegapiłem. Jakbym przegapił 4, to by było w sumie ze mną źle. Dobra. Czyli tak. Tutaj coś jest. Dobra. Nie to. Kurna. Przeleciałem to, co chciałem. Okej, otworzyło to. A trzeba 3 różne kombinacje tutaj wbić. To jest na kartę. No i mamy tą. Przeciął, okej. Fasola. Myślałem, że jeszcze jakiś irytek albo coś wyskoczy, gówno jakieś. Nie. Dzięki Bogu nie. Ta gra ma szczęście. Alo moja! Kurde, już myślałem, że się nie otworzy. Co my tu mamy? To panu Ginger jest korniczek. Korniczek będzie ciskał budyniową substancją, którą trzeba umijać. To jest obrzydliwe! Jak taki fan techno. Żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć i liczyć na jakąś nagrodę. Aha. Aj. Rektusetra!
A, dynie! Dobra, czaję, o co chodzi. Trzeba go obezwładnić i na niego wskoczyć. Czaję, o co chodzi. Mamy wodę. Jest tu jeszcze coś interesującego, średnio. Dobra. To dynie to się przydadzą zawsze, nie? Akurat tej waluty nie mam pod dostatkiem. Dalej. O matko. Ale fajny teren. Tu jest od razu fasola, bo już to widzę. Nie słyszycie tego? Tak jest. Czekaj, co to wybuchło? Nawet nie wiem. Dobra, jest na królika. Królik będzie tutaj. O. Bam. Dobra. On tak strzela w takim rytmie techno, że to jest koniec. Widzieliście, nie? Czy nie? Wybuchnie coś? Bo wcześniej to coś wybuchło tam po nim, to nie wiem, o co chodzi. Dobra, tu jeszcze będzie? Biegam specjalnie, żeby się pojawił. Bam. Dobra. I teraz trzeba królika wziąć. No nie ma innej opcji. Lepiej force. Bierzemy królika. Zbieramy wszystko, co trzeba. O, są dynie, kurde. Spektrum możliwości, patrzę. Warto tego królika za co jakiś czas wziąć. Jak jest opcja, no to... Czyli oni jak dają królika, to znaczy, że trzeba go użyć. Gdzieś. Bo tak zawsze, tak to wygląda, no. Raczej się domyśliliście, nie? Ja też się domyśliłem. Więc jak jest królik, to trzeba go użyć, bo nie ma innej opcji. Znaczy, jest inna opcja. Można go nie użyć, ale... Bardziej się opłaca go użyć. Ty tarcza tu jest, kurna bym jej nie zauważył. Ja pierdziu tam. O, no dobra, no to trzeba gdzie to tarczę zebrać. Ale najpierw, przed tym, tutaj coś jest. O, secret. To miło. Aha. Myślałem, że to tej tarczy nie da się podnieść. Myślałem, że się da podnieść normalnie, nie? Dobra, no podniosłem. 8 tarcz już mam. Jeszcze w sumie 2 zostały. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? A widzisz! Demon poszukiwacz tajemnic. Ja, to się zaczęło ruszać. Jezu. Przerażające. Jest wunsz, jest lew. Okej. Okay. Co pluje tymi fasolami? Nażor się fasoli zaraz pluje. Jak lama. Taki wąż jak lama. Dobra, a tam coś jest do tego, żeby to zaczarować? Nic tu nie ma. Chyba. No dobra, jedziemy dalej w takim razie. To było tędy, czy to było gdzieś indziej? Nie, to było nie tędy. To było tam. Już straciłem trochę rachubę, gdzie trzeba iść. To trzeba tutaj iść. Okej? Okay. O, wybornie! Was to mi brakowało najbardziej. Naprawdę? Czekaj, póki są w jednym miejscu, to można ich ładnie unicestwić. To niech już wybuchnie. Bam. Dobra, wszystko nie, jeszcze zostało. Czekaj. No masz, rozbiegliście się. Kurna, bym was za jednym zamachem szczelił, to by weselej było. Wiecie, czasami nie ma możliwości, żeby double killa strzelić, no sorry. Niestety, jest żaba, nie wiem po co, bo nie jest mi aż tak niezbędna. Rozpieszcza mnie ta gra. Póki co jest bardzo łatwa, więc zobaczymy jak będzie później. Może później jakoś będzie cholernie trudna i ledwo będę ogarniał, co się dzieje. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No, gdzieś tu powinna być tarcza, coś czuję, bo to zaraz jest chyba koniec sprawdzianu. A tarcz mam ile? 8, czyli jeszcze 2. Tutaj coś? O kurde. Można dalej iść, ale to jest bezsensowne zagranie, skoro mamy tutaj przejście do jakichś bonusów. O! I to do jakich bonusów? Lolu. No, kolejny secret. No i jest kociołek. Prawda, te sekrety już nie są aż takie fajne. Co my tu mamy? O, czekaj, niebieskie teraz. No, wolę taką formę niż ten totem. Łatwiej jest trafić. Nie w tę stronę. Strasznie łatwo jest tutaj zdobyć niektóre rzeczy.
co może chyba średnio mi się podoba. Okej, okay, wszystko jest ogarnięte? Wszystko jest ogarnięte. No to luzik, możemy stąd iść w takim razie. Zoom już był. Można iść. W tamtej, powiem wam, że w poprzedniej grze sporo ciężej było zdobyć te różne sekrety. Jakieś te rzeczy specjalne, naprawdę. O wiele ciężej było, mi się wydaje. Albo to tylko mogło jakoś... Nie wiem, albo tylko takie wrażenie odniosłem. O, jest na kulika. Tu jest zamknięte. Trzeba tiro królika znaleźć. Kulika, przepraszam. O, techno! Techno bania, techno. Bam! Debut. Daj mi to. Dziękować. Nie wiem, kurna. Wtedy mi coś wybuchło pod gierami, to nie wiem, o co chodzi. Tu coś jest. Tu coś jest. A tutaj to jakiś taki dziwny kawałek terenu. Tam jest... O! Techno! Techno! Techno, dingo, techno! Debut! Bum! Dobra, mamy dwie dynie. Coraz mniej z nich wylatuje. Niestety. Ale nic wam na to nie poradzę. O! Kociołki! W takim miejscu? A to ciekawe. Dobra, na górze są na pewno te fasole, więc trzeba to jakoś zebrać, ale jeszcze nie wiem jak. Zapisywanie gry. Sprawdziany są strasznie długie. Techno! Bania techno, umcy, techno. Bum. Dobra, jest kocioł. No, wpierdziel dostaje. O, dobra, jest kulik. Poczekaj, jak my tu dalej mamy? Co to jest? O, techno. Bania techno, pach. A do czego to jest? A, smok jeszcze na dodatek. No to, to ci ciekawa opcja. A no faktycznie, bo na górze... Ty, kioaka, ognie, co kurna, ile tego tu jest? Dobra, to na razie ogarniemy ziemię może, co? Kulik. Lepiforce. Dobra, tutaj... Muszę zwiedzić wszystkie zakamarki tej mapy. A, można tędy, fajnie. To jest taki skrót swoistego rodzaju. Tutaj zobaczmy, tu można kopać. Ale ja jeszcze chcę tego królika, bo wszystkiego nie odkryłem, sorry. Daj mi jeszcze na chwilę. Chyba, że wszystko tu już jest ogarnięte i tylko ja mam takie dziwne wrażenie. Zaraz zobaczymy. Tym królikiem przebiegnę się trochę. O, widzicie? Tu jeszcze coś jest. Kwestia co? No, secret. I to można, kurde, wejść. Bo jest ten, taka ikonka. Dobra, ja zaraz coś pomyślę na ten temat. Na, zobaczmy, czy tu jeszcze... Nie no, przy wejściu tu już nic nie było. Dobra, kulikiem tego nie ogarnę, będę musiał tutaj tym smokiem przelecieć. I tam jest do otwarcia coś. Tylko w którym to miejscu jest? Czekajcie, bo tu było... Czekaj, kurde, to tu... Tutaj jak wszedłem, nie? To gdzieś tu było. Co tu było? A jak to otworzyć? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. No dobra, trudno. Mamy tutaj to. Jeszcze tylko przelećmy się do końca, zobaczmy czy... No tutaj to się wracam teraz. Tędy. Ale kurde, elastyczny ten królik. Ja pierdzielą. Dobry jest. Tu byłem? Byłem. Tutaj Hermione czaruje. Tu można, nie można. Dobra, no to by było chyba na tyle. Tak mi się wydaje. Tak. Dobrze. To się wracamy do Hermini. A w sumie po co ja się wracałem? Wystarczy, że puszczę spell. Dobra. Gdzieś tutaj... W zasadzie to najpierw sobie włączę o... Kartę mogę sobie ogarnąć, ale jeszcze jedna rzecz tutaj była. Tam wcześniej było do otwarcia coś, tylko ja nie jestem w stanie tego otworzyć. W jaki sposób to zrobić? Tutaj coś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Tam widzieliście, była ikonka taka. Ale jakby no... Ja nie widzę fizycznych możliwości, żeby to ogarnąć, żeby to otworzyć, więc... Lipton. Dobra. Weź się cofnij, bo tu jest kocioł. A jest? Lecimy, mój dzielny smoku.
Tam jest tarcza, którą nie wiem jeszcze jak zbiorę, ale ja wiem, że ja ją zbiorę. Tak. Tu jest, kurde, ale to jest po jednej stronie tylko. Lol. Ciekawe. Dobra, trudno. Załóżmy, że tego nie widziałem. Dziwna doprawdy rzecz. Także tu jest zebrane, jeszcze tam. To czego nie zbierzesz kulikiem, zbierzesz smokiem. Utwierdzone info. Tego typu sprawa. Później będę się musiał ogarnąć, gdzie ja właściwie muszę iść tym smokiem. Muszę iść na górę, bo tam na górze są fasolki. I tam jest w sumie jeszcze ta tarcza. A, no to tu wszystko już by było. Dobra. To do góry. Smoku, teraz tak. Bojowa misja. Musisz to ogarnąć. Ja jest. Dobra. Gdzie tu jest? Tu jest ostatnia tarcza. A, to tą tarczę, to inaczej to nie da rady. Trzeba tą tarczę zebrać. Nie ma innej opcji. Dobra, pomyślmy. Czy ja tutaj muszę coś zrobić? No tak średnio bym powiedział. Nie, no nie muszę. No tutaj w tą tarczę to muszę Hermioną wejść. Dobra. A nie możesz na tym smoku usiąść jak? Aha, otworzyło się to. Nie ma tu już niczego takiego? Nie ma. No, tu jest do otwarcia, ale jeszcze mnie inna rzecz interesuje. Bo tam się coś otwarło. Tylko w którym miejscu to było? Czekaj. To było tu. Tylko, że... To się otwarło, ale to mi nic nie dało, tak na dobrą sprawę. No. Już smoka używać nie mogę. Mogę sobie przechodzić, ale to też mi nic nie da. Dobra. Czyli pozostało nam chyba tylko to, co myślę. Czyli po prostu trzeba Spongifus wyskoczyć, zebrać gwiazdkę i kończyć level. Tak mi się wydaje. Dobra, jebut. I bam. Gratulacje, panu Granger. Zadanie zostało wykonane. Bardzo dobrze. Zebrałaś wszystkie 10 tarcz. Co znaczy? Fasole! Mogę wejść do komnaty fasolek. Super! Fasola! Jezu, zawsze... Heju, to jest ta komnata fasolek? Dokładnie, Hermiono. Zbierz tyle przedmiotów, ile się da, zanim skończy się twój czas. Dobra. Tam widziałem kociołek, więc tu od razu lecę. Gdzie jest jeszcze kociołek? Od razu pootwieramy te skrzynie tutaj. Dobra, dużo zebrałem już. I tak bystro latałem po tym wszystkim. Fasoli mam tyle, że... Hermiono, tu jesteś! Jak było? Wspaniale! Mogę teraz zamieniać przedmioty w smoki. Bomba! Masz na myśli wielkie, ryczące, ziejące, ogniem straszliwe potwory! Nie zupełnie. To tylko bardzo mały, transmutowany smok. Szkoda. Możesz jeszcze raz przystąpić do zadania, Hermiono. Możemy też wrócić tu kiedy indziej. Nie, chłopie, dobrze mi poszło. 10 tarcz jak najbardziej. Super, super, super. Dobra, w tym miejscu zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.